matura z matematyki, sierpień 2009, poziom rozszerzony. I zadanie pierwsze. Dla jakich m należących do r równanie x kwadrat minus mx plus m plus 3 równa 0 ma dwa różne rozwiązania, których suma odwrotności jest mniejsza od 1? Jest to klasyka maturalna, którą trzeba, jak to się mówi, z zamkniętymi oczami robić. Zatem przejdźmy do ustalenia warunków. Jeżeli ma być dwa różne rozwiązania, to oczywiście delta większa od zera, ale wcześniej warto wspomnieć o tym, że a jest różne od zera. Oczywiście a tutaj wynosi 1, więc gdybyśmy tego nie napisali, nic się nie dzieje w tym zadaniu, ale nie zawsze tak będzie. No i warunek, który jest zdefiniowany w zadaniu, to suma odwrotności jest mniejsza od suma odwrotności rozwiązań, oczywiście jest mniejsza od jedynki. Można sobie, co też polecam, wypisać współczynniki w tym równaniu, czyli a jest 1, b jest minus m i c jest m plus 3. A zatem do dzieła. Mamy trzy warunki. Wobec tego każdy sobie można ponumerować. Będzie to lepiej i dla Was, i dla osoby sprawdzającej. Tak, a różne od zera, więc 1 różne od zera. Jest to prawda. Warunek drugi to będzie delta, tak? Liczymy sobie deltę. No to wiadomo, znany wzór b kwadrat minus 4ac, czyli będzie tak, minus m do kwadratu minus 4 razy 1 razy m plus 3. Po redukcji wyrazów otrzymamy m kwadrat minus 4m minus 12. Ja pewne sprawy rachunkowe na pewno będę przeskakiwał, bo bez problemu sobie to poradzicie na tym etapie. Zatem nasza delta jest większa od zera, czyli m kwadrat minus 4m minus 12 większe od zera. No i oczywiście mamy tutaj nierówność kwadratową, gdzie liczymy kolejną deltę. Można ją zaznaczać delta prim, delta m albo po prostu delta. Wyznaczamy m1 i m2. W tym przypadku wyjdzie minus 2 i 6. Jest to nierówność kwadratowa, więc najbezpieczniej jest rozwiązać, rysując to, tą parabolkę. No i większe od zera, czyli ten fragmencik i ten fragmencik. Zatem m należy od minus nieskończoność do minus 2. Suma 6 plus nieskończoność. Mamy deltę rozpracowaną i przejdźmy do trzeciego warunku. Trzeci warunek, czyli suma odwrotności tych rozwiązań albo suma odwrotności pierwiastków, jak kto woli. Więc oczywiście trzeba ten warunek przekształcić w taki sposób, żeby pojawiły się wzory wieta. Sprowadzamy tutaj do wspólnego mianownika, czyli będziemy mieli x2 plus x1 przez x1 razy x2 mniejsze od 1. Teraz podstawiam wzory wieta, czyli minus b przez a, tutaj c przez a na dole, mniejsze od 1, może tu się przeniosę. Dla osób, które już widzą, w jaki sposób się to skróci, no to skracacie. Jeśli ktoś nie widzi, to podzielić przez ułamek, to pomnożyć przez odwrotność. Skracamy a i otrzymujemy minus b przez c jest mniejsze od 1. Mamy tą nierówność rozpracowaną na literkach, a teraz podstawmy nasze b i c. Więc b to było minus m, c to było m plus 3, no i mniejsze od 1. Co nam da? M przez m plus 3 mniejsze od 1. I oczywiście jest to nierówność wymierna, więc trzeba ją rozwiązać mnożąc na przykład przez kwadrat mianownika albo najpierw przenosząc jedynkę na lewą stronę, a potem mnożąc. Ja to zrobię w ten sposób jak tutaj, czyli przerzucam jedyneczkę na lewą stronę, sprowadzam do wspólnego mianownika i otrzymuję minus 3 przez m plus 3 mniejsze 0
Teraz oczywiście mnożymy przez kwadrat mianownika, chociaż można też i szybciej to rozwiązać, bo jak u góry licznik jest ujemny i całość ma być ujemna, to znaczy, że to na dole ma być dodatnie. Ale zobaczmy, że wcale nie musicie pewnych rzeczy zauważać. Dzielę sobie obie strony na minus 3 i otrzymuję m plus 3 większe od 0, czyli m większe od minus 3, co ładnie zapisujemy w przedziale od minus 3 do plus nieskończoności. Teraz należy te wszystkie trzy warunki scalić ze sobą i oczywiście szukamy części wspólnej. Klamra, przypominam, oznacza część wspólną. Pierwszy warunek był oczywisty, to była prawda, więc on nie wpływa. Zatem będziemy mieli do dyspozycji warunek drugi i ten trzeci, to co wyszło. Jak ktoś widzi część wspólną, oczywiście odpowiada od razu już na tą, ma odpowiedź od razu. Jeśli ktoś nie widzi, to oczywiście oś liczbowa i zaznaczamy nasze przedziały. Pierwszy przedział to jest od minus nieskończoności do minus 2, drugi od 6 do plus nieskończoności. No i to, co tutaj nam wyszło w trzecim warunku, to jest to. Zatem ostateczna odpowiedź to m należy, no i część wspólna, no to tutaj, gdzie te przedziały się pokryły, czyli mamy dwa przedziały, m należy od minus 3 do minus 2, suma od 6 do plus nieskończoności. I to jest odpowiedź. I zadanie drugie przed nami, za punktów 5, sporo. Wyznacz taki punkt A na prostej 2x plus y minus 1 równa się 0, by suma kwadratów jego odległości od osi układu była najmniejsza. Ja już tutaj rysunek wykonałem, oczywiście tego rysunku nie ma przy tym zadaniu, więc co zrobiłem? Narysowałem sobie prostą, jakiś dowolny punkt na prostej zaznaczyłem, który ma współrzędne xy. No i teraz tak, hasło, że coś ma być najmniejsze bądź największe, no to oczywiście kojarzy nam się z optymalizacją. Z tym, że zadanie jest za punktów 5, więc no należałoby przypuszczać, że prawdopodobnie nie będziemy musieli sięgać do pochodnej, tylko pewnie się pojawi funkcja kwadratowa. No ale do dzieła. Punkt A ma współrzędne xy. Oczywiście, jeżeli należy do tej prostej y równa się minus 2x plus 1, to znaczy, że jego współrzędne mogę zapisać już w postaci jednej niewiadomej. Następnie stwórzmy funkcję. Stwórzmy funkcję, która właśnie jest wspomniana w zadaniu, mianowicie suma kwadratów odległości od osi układu. No to popatrzmy tutaj na rysunku. Jeżeli ten punkt A ma współrzędne xy, to znaczy, że tą odległość oznaczymy x, ale nie wiemy, czy ten punkt będzie na osi, czy będzie miał współrzędne dodatnie, czy ujemne. Więc możemy go nawet tutaj umieścić. O. I wtedy odległość od osi y to będzie wartość bezwzględna z x, bo odległość jest zawsze liczbą dodatnią. A odległość tego punktu od osi x, no to będzie jego współrzędna y-owa, z tym, że w wartości bezwzględnej. Zatem nasza funkcja to suma kwadratów tych odległości. Zatem tak będzie wyglądać. Dosyć przyjemna funkcja, może groźnie wygląda, ale tak naprawdę to żaden problem, bo teraz zobaczmy. Tu mam x kwadrat, na razie jeszcze w wartości napiszę. Zamiast y wpisuję oczywiście wzór funkcji i mam
x kwadrat, bo to jest własność wartości bezwzględnej, że wartość bezwzględna w kwadracie ginie, dodać, a tutaj, żeby tak nie robić, może skrótów, to sobie nawias wprowadzę. Mamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Jeżeli ktoś by nie widział, to proponuję tutaj odwrócić sobie kolejność. O, i wtedy wzór bez problemu rozpracujecie. A zatem mamy ostatecznie 5x kwadrat minus 4x plus 1. Zatem, jak widzicie, funkcja, którą otrzymaliśmy, jest to funkcja kwadratowa. Może tutaj napiszę f od x, jeszcze takie w rameczki wezmę. O. I żeby określić maksimum bądź minimum, czy wartość największą, czy najmniejszą funkcji kwadratowej, wystarczy sięgnąć do jej wierzchołka. My mamy w zadaniu znaleźć wartość najmniejszą. Więc ta nasza funkcja jest parabolą, która ma skierowane ramiona do góry, bo współczynnik a jest dodatni. Zatem wystarczy policzyć współrzędną wierzchołka, czyli x wierzchołka, nasze p inaczej, no to będzie minus b przez 2a, co nam wyjdzie? Minus i minus 4 to 4 dziesiąte, czyli może napiszę 0,4 w ten sposób. Ok. Ponieważ pytają nas o współrzędne punktu A, więc współrzędna y-kowa punktu A, no to będzie minus 2x plus 1, bo to ta druga współrzędna tutaj widzimy o w tym miejscu. Zatem jak wstawimy 4 dziesiąte, no to otrzymamy ostatecznie 0,2 dziesiąte. Zatem odpowiedź do naszego zadania. Punkt A ma współrzędne 4 dziesiąte i 2 dziesiąte. Albo w ułamkach zwykłych podawać, to już jak komuś wygodniej. Tutaj, jeżeli ułamków dziesiętnych używamy, dobrze jest robić średnik. Dany jest wykres funkcji i mamy logarytmicznej i mamy wyznaczyć wzór tej funkcji, potem coś narysować i jeszcze coś odczytać. Zatem po kolei. Funkcja logarytmiczna, gdyby ktoś zapomniał, to proszę zerknąć do tablic, wygląda w ten sposób. Logarytm a przy podstawie a z x. Na rysunku wyraźnie widzimy punkt o współrzędnych 2, 1. Zatem myślę, że tutaj nie trzeba wiele tłumaczyć. Za x, y podstawiamy te dwie współrzędne. F od x to jest inaczej y. Czyli podstawiamy. 1 jest równy logarytm przy podstawie a z 2. Korzystam teraz z definicji logarytmu, czyli a do potęgi pierwszej równa się 2, czyli a równa się 2. Chociaż na dobrą sprawę, żeby logarytm był równy 1, no to jak tu jest dwójka, to oczywiście na dole też musi być dwójka. Zatem wzór naszej funkcji to logarytm przy podstawie 2, no i tutaj oczywiście już z x. Teraz podpunkt B. Mamy naszkicować funkcję g od x równą wartość bezwzględna z f od x minus 2. Wobec tego zacznijmy po kolei. No będą tutaj przekształcenia, więc naszym y1 będzie oczywiście ta funkcja, która jest podana, ta f od x. Następnie drugą funkcją będzie, jeszcze bez wartości bezwzględnej, będzie logarytm przy podstawie 2 z x odjąć 2. No i tutaj oczywiście będzie przesunięcie o wektor, czyli translacja o wektor jakiś v o współrzędnych 0 minus 2, czyli dwie jednostki w dół. I dopiero trzecia funkcja, no to będzie wartość bezwzględna z tego naszego logarytmu minus 2. No i jakie tutaj przekształcenie? No to dosyć często występujące na poziomie przekształcenie, wartość bezwzględna z całej funkcji, czyli to, co pod osią x, przerzucimy symetrycznie nad oś x, a to, co było nad osią x, zostawimy.
A zatem do dzieła. Skorzystajmy z tego rysunku, co tutaj mamy. Przesuwamy wszystko w dół o 2. Ten punkcik przejdzie tutaj. Ten punkcik przejdzie, zobaczmy, dokładnie tutaj, o, bo mamy 4 krateczki. Czyli nasza funkcja, ja to narysuję linią przerywaną, wygląda w ten sposób. A teraz jeszcze wartość bezwzględną. No to może pogrubimy. To, co było nad osią, zostaje, a ten fragment przesuwam symetrycznie, czyli ten punkt przejdzie tu, ten przejdzie tam do góry. No i tutaj będzie coś mniej więcej w tym stylu. O. Pamiętajcie, że nie wolno dotknąć osi Y, bo ona jest w tym momencie asymptotą. A zatem mamy naszkicowaną funkcję g od X i jeszcze nam został podpunkt C. Może tutaj się wcisnę. Odczytaj z rysunku zbiór argumentów, dla których wartości funkcji g są nie mniejsze, czyli większe bądź równe od wartości funkcji g. Czyli musimy znaleźć ten fragment funkcji g, tej pogrubionej, która jest powyżej punktu, powyżej funkcji f. Dobrze, jeszcze raz pogrubiam ten fragment funkcji g, który spełnia tą nierówność, to jest oto, łącznie z tym punktem. Zatem ostatecznie mamy, że x należy od 0 do 2 i tu domknięcie, bo jest równość. A od 0 oczywiście przedział otwarty, no bo to jest, tak jak wspomniałem, asymptota. I następne zadanie to dowód za 3 punkty. Wykaż, że jeśli alfa, beta są kątami ostrymi trójkąta prostokątnego, to zachodzi taka nierówność. Zacznijmy od założenia. Alfa, beta, skoro są kątami ostrymi w trójkącie prostokątnym, to należą do tego przedziału. Mało tego, alfa plus beta dają razem 90 stopni. Teza to oczywiście ta nasza nierówność. I dowód. Tangens beta będzie równy. No i zgodnie z tym będzie to a przez b dodać b przez a, co nam daje a kwadrat plus b kwadrat przez ab. Zatem naszą nierówność w tezie o tą możemy przekształcić używając tego wyrażenia. Czyli a kwadrat plus b kwadrat przez ab jest większe równe od 2. Mnożymy obustronnie przez ab, są to wielkości dodatnie, bo to są boki trójkąta. Zatem otrzymujemy coś takiego, czyli przenoszę to wszystko na jedną stronę. O. I oczywiście zauważamy wzorek skróconego mnożenia. W tym momencie mamy cały dowód zrobiony. Oczywiście komentarz by trzeba było dać, że dla każdego, czy dla dowolnych AB, kwadrat dowolnego wyrażenia jest zawsze nieujemny bądź większy równy 0. Czyli jest to prawda, co należało dowieść. Mamy rozwiązać równanie trygonometryczne. Mamy sinus x minus cosinus x do kwadratu równa się 0. I tutaj oczywiście stosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli sinus kwadrat x minus 2 sinus x cosinus x dodać cosinus kwadrat x równa się 1. Zobaczmy, że sinus kwadrat dodać cosinus kwadrat to jest 1, więc to nam się zredukuje. I zostaje nam 2 sinus cosinus równe 0. No więc coś razy coś, jak jest równe 0, to albo jedno wyrażenie jest równe 0, albo drugie wyrażenie jest równe 0. No i cóż, x, sinus się zeruje, można sięgnąć do tablic przy wielokrotności pi, a cosinus się zeruje w pi drugich plus kpi.
Ponieważ my mamy założenie, że x należy od minus 2pi do pi, więc odczytując z rysunku, ja już tutaj nie rysuję tego rysunku, ale z tablic możecie to śmiało odczytać, ostatecznie otrzymujemy minus 3 drugie pi, minus pi, minus pi drugich, 0 i pi drugich. Ciąg AN jest arytmetyczny oraz pierwszy wyraz to x, drugi to 4x minus 1, wiedząc, że suma 5 wynosi 25, oblicz x oraz sumę od 11 do 25 wyrazu. A zatem zacznijmy od tego, że skoro jest to ciąg arytmetyczny, to mogę sobie na przykład wyznaczyć r. Czy mi się przyda, czy nie? Zobaczymy. No pewnie się przyda, skoro dane pozwalają na to. Czyli drugi wyraz odjąć pierwszy. Następnie a1 dodać a2 dodać ta suma do 5, do piątego wyrazu, to 25. Rozpiszmy to. Pierwszy wyraz to a1, drugi to a1 plus r, trzeci to a1 plus 2r, czwarty to a1 plus 3r i piąty a1 plus 4r. Ja tutaj rozpisałem, bo przy 5 wyrazach to szybciej to rozpiszę i policzę na piechotę niż zastosuję sumę, ale to też dowolnie możecie zrobić. Zliczamy teraz, czyli 5a1 plus tych r-ów będzie tutaj 10, równa się 25. No i co mogę? Mogę podzielić przez 5, ale ja nie podzielę, bo nie każdy na przykład to zauważy. Więc za r wstawiam 3x minus 1. Dlaczego wstawiam tutaj 3x minus 1? Bo w naszym zadaniu głównym celem będzie, czy jednym z głównych celów będzie obliczenie tego x. A zatem mamy tak. I oczywiście jeszcze za a1 wstawiamy x, bo pierwszy wyraz też jest x. Tutaj sobie od razu wymnożę. Zatem po obliczeniu x wychodzi 1. Zatem dosyć szybko wyszło, czyli możemy w tym momencie też sobie napisać, że a1 w naszym ciągu to 1 i r to 2, bo to 3 razy 1 minus 1. Dobrze, policzmy teraz drugą część zadania, czyli policzmy tą sumę a11 plus a12 plus, plus, plus i tak dalej, aż do a25. Jak sobie z tym poradzić? Oczywiście znowu możemy to rozpisać na piechotę, bo jak rozpiszemy na piechotkę, to będziemy mieli a1 i r, czyli podstawić i wyjdzie. Ja natomiast tutaj pokażę taki inny sposób, bo wyobraźmy sobie, żeby było od a11 do, nie wiem, a250. Więc taką sumę możemy policzyć w ten sposób. Od s25 odejmiemy s10, czyli od sumy 25 wyrazów odejmę sumę 10 wyrazów, tych, których tutaj nie ma. To też jest jeden ze sposobów, bo tu można różnie też liczyć. A zatem, co tutaj otrzymamy? S25, no trzeba by teraz zastosować wzory z tablic i może ja tutaj zastosuję ten wzór SN, tutaj napiszę, to się równa 2A1 plus N minus 1 razy R przez 2 i razy N. Więc teraz S25 to będzie 2A1 plus 24R przez 2 i razy 25. I już tutaj podstawiam. 2A1 plus 24R przez 2 i to razy 25. Podobnie z S10, to już myślę, że tutaj analogicznie damy radę, będzie 2a1 plus 9r przez 2 i razy 10. Ponieważ a1 i r mamy tutaj, zobaczmy, wyliczone,
Po podstawieniu, jak wstawimy tutaj A1 równe 1 i R równe 2, ja już nie będę tego przeliczał, to już uwierzcie mi na słowo, wychodzi 525. A zatem w odpowiedzi końcowej pod zadaniem należałoby wpisać. Mieliśmy policzyć x, czyli x jest równy 10 i mieliśmy policzyć tą sumę, czyli ta suma to 525. I całe zadanko. I zadanie kolejne. Mamy trapez równoramienny, który jest opisany na okręgu o promieniu R. Przekątna trapezu tworzy z dłuższą podstawą kąt alfa. Wyznacz obwód tego trapezu. Ja już tutaj przygotowałem rysunek. Oczywiście tego rysunku nie ma w treści zadania podanego, ale no rysunek jest tak klasyczny, że myślę, że każdy z Was bez problemu by to zrobił. Jeżeli czworokąt jest opisany na okręgu, to sumy przeciwległych boków są równe. Zatem C plus C, czyli 2C, równa się A plus X plus X. Czyli to ramię plus to ramię równa się ta podstawa plus górna podstawa. Redukując to co nieco, otrzymujemy, że C równa się A plus X. Jeden punkcik już mamy spokojnie. No i teraz tak, ponieważ my mamy dane, co możemy sobie napisać. Dane to jest R i alfa. Wobec tego trzeba by się dobrać w jakiś sposób do tego naszego kąta alfa. Spójrzmy na trójkąt AFC. Czyli patrzymy na ten trójkąt. Ponieważ no tutaj widzimy w tym trójkącie, on jest prostokątny, mamy dwie przyprostokątne w jakiś sposób zdefiniowane, więc użyjmy funkcji trygonometrycznej, która dotyczy przyprostokątnych, czyli weźmy na przykład tangensa. Tangens alfa to będzie długość CF do AF. Podstawiając nasze dane, otrzymujemy coś takiego. Zatem możemy stąd wyliczyć na przykład A plus X. A plus X to będzie 2R przez tangens alfa. No ktoś zapyta, czemu ja wyznaczam A plus X? No oczywiście tutaj na początku może nie napisaliśmy, ale my naszym celem jest policzyć obwód. A obwód tego trapezu to będzie suma wszystkich boków, czyli 2A plus 2X plus 2C. A skoro wiemy, że 2C to jest to samo co 2A plus 2X, to popatrzmy. Na przyprostokątnych AB i AC, trójkąta prostokątnego, równoramiennego, zaznaczono odpowiednio punkty KL takie, że. No i tu są podane stosunki boków. Zadanie dziewiąte. Ile punktów wspólnych ma prosta MN z okręgiem, jeśli M jest tyle, a N jest tyle? Myślę, że zadanie przyjemne. Wyznaczmy prostą MN, a strategię przyjmiemy taką. Mam jakiś okrąg, no i teraz nie wiem, czy ta prosta jest tak położona, czy może przecina gdzieś w jakimś punkcie, a czy może dotyka na przykład. Więc zrobimy tak. Żeby znaleźć punkty wspólne albo określić ich liczbę, można próbować rozwiązać układ równań, w tym przypadku prostej z okręgiem. A zatem nasza prosta. To jest oczywiście AX plus B i teraz podstawiamy te dwa punkty za X, Y. I tu mamy minus 106 jest równe minus 50 A plus B.
Czyli w miejsce x, y podstawiamy raz jeden, raz drugi punkt. Wiadomo, ten układ trzeba rozwiązać. No, jesteście na poziomie rozszerzonym, więc takie coś to już w pamięci robicie. I po szybkim wyliczeniu łatwo widać, że, tak będą na studiach mówić, łatwo widać, że. A się okaże, że w domu trzeba trzy strony rachunku zrobić. Dobra. Mamy prostą. I teraz spróbujemy dowiedzieć się, ile jest punktów wspólnych. Zatem rozwiązujemy układ równań tej prostej z okręgiem. Pierwsze równanie, czyli ten y z pierwszego, podstawiamy do drugiego. No i trzeba to teraz przeliczyć. Będzie x kwadrat plus 4x kwadrat minus 24x plus 36 minus 2x minus 12x plus 36 równa się 0. Cóż, równanie kwadratowe liczę deltę. Będę miał 38 do kwadratu minus 20 razy 72, czyli delta wynosi 4. I teraz tak, czy ja już mogę zakończyć zadanie, czy nie mogę? Pytają, ile jest punktów wspólnych, a nie pytają o współrzędne, więc w tym momencie dajecie taki komentarz. Delta większa od zera, więc są dwa rozwiązania. A dwa rozwiązania w równaniu, no to geometrycznie to są dwa punkty wspólne. O, i taką dajecie odpowiedź, że prosta z tym okręgiem ma dwa punkty wspólne. Do kina wybrało się 7 osób, wśród nich Basia i Janek. Wszyscy usiedli w jednym rzędzie, w którym jest dokładnie 7 wolnych miejsc. Czyli możemy sobie narysować takich 7 kreseczek. Oblicz, na ile sposobów wymienione osoby mogą zająć miejsca tak, by Basia i Janek siedzieli obok siebie. Dalej na razie nie czytajmy tego, co jest. A zatem. Jak się do tego zabrać? Mamy 7 osób i Basia i Janek mają siedzieć obok siebie. Pierwszy sposób to jest taki troszeczkę na piechotkę. Jeszcze raz rysuję tutaj 7 tych miejsc. No i wyobraźmy sobie, że Basia siedzi tutaj, a Janek siedzi tutaj. Ale tą Basię i Janka możemy przesuwać w prawo, czyli może być tutaj. Może być Basia, Janek tutaj, potem Basia, Janek, Basia, Janek i Basia, Janek. A zatem takich sytuacji z przesunięciem, czyli można tutaj jeszcze to zobaczyć sobie. To są dwa miejsca, kolejne dwa, potem trzecia sytuacja, czwarta, piąta i szósta. Takich sytuacji jest wszystkich 6 razy. I teraz tak, oprócz tego, że Basia z Jankiem mogą się przesuwać po tych miejscach, to jeszcze Basia z Jankiem może się zamienić miejscami. Czyli tak jakby one same w sobie, te dwie osoby, mają dwie możliwości. I razy zostaje nam do obsadzenia 5 miejsc. A jak jest 5 miejsc do obsadzenia, to jest 5 silnia. Albo jak kto woli, 5 razy 4 razy 3 razy 2 i razy 1. To nam daje 1440. I drugi sposób. Potraktujmy Basię i Janka jako jedną osobę. Skoro one siedzą, mają siedzieć obok siebie, to możemy potraktować ich jako jedna osoba. Zatem tak naprawdę mamy, jak było 7 osób, o, to są te osoby, to taka para będzie stanowiła jedną osobę, czyli tu mamy jedną osobę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. Zatem mamy wszystkich osób 6 i 6 elementów możemy przestawiać na 6 silnia sposobów razy, ponieważ tak jak wcześniej Basia z Jankiem mogą się zamieniać miejscami, czyli razy 2 i to jest też ten sam wynik.
Tutaj oczywiście o to, gdybyśmy 6 pomnożyli przez 5 silnia, to jest 6 silnia, czyli dokładnie to samo, co tutaj. Tak, zdefiniujmy sobie zdarzenie. A, zdarzenie, że Basia i Janek nie siedzą obok siebie. I teraz pytanie, ile takich możliwości jest? No oczywiście wszystkich możliwości, tutaj może jeszcze uzupełnijmy, to 7 osób może siąść na 7 silnia sposobów. Bo to jest 7 razy 6 razy 5 i tak dalej. Teraz to, że Basia i Janek nie siedzą obok siebie, nie jest takie proste do rozpracowania, ale bardzo prosto rozpracowaliśmy zdarzenie, że Basia i Janek siedzą obok siebie. To, co przed momentem było. A to, że siedzą obok siebie, no to było 6 razy 2 razy 5 silnia, czyli 1440. I teraz co? Mamy taki wzór, że P od A to jest 1 odjąć P od A prim, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia to jest 1 odjąć prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. Zatem P od A prim będzie równe, no i to będzie 1440 przez to 7 silnia, 2 siódme. A zatem, no skąd 2 siódme, może tutaj pokażę. 1440 to było 6 silnia razy 2, 7 silnia to jest 6 silnia razy 7 i to się skraca i zostaje 2 siódme. Czyli P od A to 1 odjąć 2 siódme, czyli 5 siódmych. A zatem mamy to prawdopodobieństwo obliczone.